Czas na weekendową prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. Piątek. W piątek Polska pozostanie pod wpływem płytkiego niżu z Nadmazowsza. Układ ten niemal wszędzie zapewni popołudniowy, przelotny deszcz i lokalne burze. Parasole szczególnie przydadzą się w województwach centralnych. Nasz kraj na ogół pozostanie w ciepłej masie powietrza pochodzenia kontynentalnego. Jedynie nad województwa północne i zachodnie napłynie nieco chłodniejsze powietrze skandynawskie. Sobota. W sobotę pozostaniemy w obszarze obniżonego ciśnienia, płytkiego niżu z Nadkarpat. Deszczowo-burzowej pogody szczególnie mogą spodziewać się mieszkańcy województw południowych i wschodnich. Tu popada głównie w drugiej połowie dnia. Dla odmiany najpogodniej będzie na zachodzie Polski. Nasz kraj pozostanie w ciepłej, kontynentalnej masie powietrza. Niedziela. W ostatnią niedzielę maja Polska pozostanie pod wpływem niżu z nad Niemiec. Układ ten po południu w województwach zachodnich zapewni dość intensywne opady deszczu i gwałtowne burze. Popadać i zagrzmieć może jeszcze na Podlasiu. Na pozostałym obszarze kraju powinna utrzymać się słoneczna pogoda. Nasz kraj pozostanie w ciepłej masie powietrza pochodzenia polarnego. Na zachodzie kraju w ciągu dnia będzie się wzmagać uczucie parności.